Skońmy nasze głowy, ja wzniosę modlitwę. Święty, drogi Panie, my Tobie dziękujemy za ten niedzielny poranek, za to, że jesteśmy zgromadzeni w domu modlitwy, aby oddawać Tobie chwałę i cześć. Tak serdecznie dziękujemy Tobie za to, że jeszcze korzystamy z Twojej łaski. Panie, dziękujemy za wolność w naszym kraju i za to, że i dzisiaj bez przeszkód możemy Ciebie wysławiać, możemy uwielbiać i w pieśniach, w modlitwach możemy słuchać Twojego słowa. Panie, bo rzeczywiście to jest Twoja łaska, Twoja wierność i Twoja dobroć. Panie, tak modlimy się o to, byś błogosławił naszych braci, siostry, tych dzisiaj, którzy spośród nas nie mogą być z nami. Panie, byś podnosił, błogosławił. Panie, chcemy w Tobie też w szczególny sposób podziękować za Beniaminka, Panie, za to, że urodził się naszemu braterstwu, Panie, syn. I chcemy, Panie, wyrazić Tobie wdzięczność i, Panie, chcemy modlić się o Twoje Boże błogosławieństwo. Panie, niech Twój pokój, Twoja łaska będzie z nami, bo chcemy też w taki szczególny sposób przypominać sobie to, co Ty dla nas uczyniłeś. Otwórz nasze serca na zwiastowanie Twojego Słowa, a Twoje imię niech będzie, Ojcze, uwielbione w Panu Jezusie Chrystusie poprzez moc Ducha Świętego. Amen. Amen. Witam wszystkich zgromadzonych w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i życzę Bożego błogosławieństwa. Dzisiaj również chcemy przeżywać ten czas w społeczności. Wiele osób dzisiaj pozostało w swoich domach, być może w niemocach. Też braterstwo Andrzej i nasza siostra Hania prosili, żeby przekazać pozdrowienia, a też dzisiaj będą w innej społeczności, zostali zaproszeni. Niech Pan Bóg błogosławi całej społeczności. Cieszymy się, tak jak już wyrażałem w modlitwie, Pan Bóg dał syna braterstwu Arkadiusza i Tani. I dzisiaj Beniaminek jest po raz pierwszy z nami. To jest błogosławieństwo, to jest radość, że również Pan Bóg dał wam dzieciątko, które możecie wychować na chwałę Boga i niech jego imię będzie uwielbione. Jak będzie wyglądała nasza społeczność? Za chwilę odczytam z listu apostoła Pawła do Efezjan z pierwszego rozdziału od 15 wersetu, ale jeszcze powiem, jak będzie wyglądała nasza społeczność. Po odczytaniu, po krótkim słowie wstępu, chcemy zaśpiewać kilka pieśni, chcemy uwielbiać naszego Pana w modlitwach również. Później poprosimy naszych braci, aby usłużyli nam do wieczerzy. Jeszcze będziemy słyszeć pieśń Amelki przed usługą i zaśpiewamy pieśń i brat Mirosław dzisiaj będzie dzielił się Słowem Bożym. Tak mniej więcej będzie wyglądała nasza społeczność. A teraz Słowo Boże odczytajmy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. List apostoła Pawła do Efezjan, pierwszy rozdział od wersetu 15 po 23, 9 wersetów. Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego i jaka nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie. Ponad wszelką nadziemską władzę i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Drodzy, to jest jedna z modlitw apostoła Pawła, która została zapisana na kartach Biblii. W liście do Efezjan mamy również jeszcze inne modlitwy apostoła, ale ta jest też taką szczególną modlitwą, bo ona również mówi o tym, że mamy wołać do Boga, aby nasze poznanie Boga było właściwe, ale też wysławia Boga za to, kim jest i co czyni. I drodzy, wcześniej w tych wersetach pierwszego rozdziału jest zaprezentowany Boży plan od wieczności do wieczności. Pan Bóg przygotował już swoją łaskę zbawienia przed wiekami.
objawił ją w Panu Jezusie Chrystusie, a my również jesteśmy w tym Bożym planie zbawienia. I w tej modlitwie apostoł Paweł mówi: przeto i ja, kiedy usłyszałem o waszej wierze i o waszej miłości, nie przestaję dziękować Bogu. I drodzy, czasami nam się wydaje, że wierzyć to wszystko. I dzisiaj ludzie rzeczywiście wierzą w słońce, wierzą w księżyc, wierzą w człowieka, wierzą w pewne rzeczy bardziej lub mniej racjonalne, ale Boże Słowo mówi, że tylko wiara w Pana Jezusa Chrystusa jest tą żywą wiarą, wiarą zbawiającą. To jest cel naszej wiary, to jest obiekt zawierzenia, Pan Jezus Chrystus i o miłości do wszystkich świętych. I Efezjanie nie tylko miłowali siebie nawzajem, bo powinniśmy to czynić, okazywać sobie miłość, ale również miłowali tych, którzy zostali wykupieni krwią Pana Jezusa Chrystusa. Ta miłość sięga o wiele dalej. I apostoł mówi: nie przestaje dziękować Bogu. Był wytrwały w modlitwie, był wytrwały w wołaniu, w proszeniu. I 17 werset mówi: aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. Drodzy, apostoł Paweł nie prosi, żeby Pan Bóg obdarzył ich duchem, żeby na nowo otrzymali tego ducha, bo oni go mieli. Bez Ducha Świętego nie jest możliwe prowadzenie chrześcijańskiego życia, bycie chrześcijaninem. Ale w tym wołaniu prosi o ducha mądrości, o ducha objawienia. Do czego potrzebna jest mądrość? Do czego potrzebne jest to objawienie? I 18 werset mówi: i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych Jego w dziedzictwie Jego i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Modli się o trzy rzeczy. W tym słowie czytaliśmy: aby Bóg oświecił oczy serca waszego. Drodzy, potrzebujemy spojrzeć dalej. Potrzebujemy spojrzeć głębiej. Potrzebujemy zobaczyć, jaka jest nadzieja, do której nas powołał Pan. I drodzy, czasami za bardzo żyjemy tymi ziemskimi sprawami. To, że Pan Bóg nas tutaj zostawił, to jest łaska Boża, że możemy żyć, że możemy funkcjonować. Mamy rodziny, mamy domy, mamy się troszczyć. Bo przecież byłoby nierozsądną rzeczą. Ale drodzy, pierwszy Kościół, nawet kiedy witali się, mówili: Pan Jezus Chrystus przychodzi, Maranata. Drodzy, dzisiaj niech to słowo pobudzi nas. Jest nadzieja, jest żywa nadzieja. Żyjmy tą nadzieją. I apostoł mówi w tej modlitwie: Panie, daj tego ducha mądrości, objawienia w serca ludzi, którzy będą słuchać, abyśmy również wiedzieli, jaka jest nadzieja chwały, do której nas powołał. Czy żyjesz niebem? Bracie, siostro, żyjemy niebem? Czy tylko tą rzeczywistością, której tutaj jesteśmy? Jaka jest nadzieja, do której nas powołał? Jakie jest bogactwo chwały, jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego? To może być moim i twoim i powinno być, i jest tym udziałem każdego wierzącego człowieka. Jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. To jest nadzieja, to jest bogactwo chwały, ale też 19 werset mówi, jaka jest nadzwyczajna Jego wielkość mocy Jego. I drodzy, chcemy przeżywać tego Boga, który nie tylko jest tym, którego znamy z kart Biblii, którego przeżyliśmy, doświadczyliśmy w naszym życiu, ale chcemy doświadczać również Jego prowadzenia, Jego wielkiej chwały, Jego mocy. I drodzy, to wszystko jest możliwe dzięki działaniu naszego Boga, tak jak 17 werset mówi, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości, objawienia ku poznaniu Jego. Chcemy poznawać Pana Jezusa Chrystusa. Niech rzeczywiście te rzeczy ziemskie, które są ważne dla nas, nie przysłonią nam najważniejszej sprawy. Niech na nowo to Boże dzieło, niech Pan Jezus Chrystus przed naszymi oczyma jest na nowo, tak jak apostoł Paweł powiedział do jednego ze zborów, wymalowany. Tu nie chodzi o to, żeby patrzeć na obrazy, żeby patrzeć, oglądać, ale przeżywać go realnie w naszym życiu. Abyśmy rozpoczynając dzień mogli powiedzieć: Panie, prowadź nas i w tych prostych czynnościach, i w tych bardziej skomplikowanych, i w pracy, i w szkole, i gdziekolwiek jesteśmy. Panie, prowadź.
Panie, chcemy poddawać się Tobie, jaką okazał w Chrystusie. I drodzy, ta przemożna moc, ta przemożna siła została okazana w zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa i posadził Go po prawicy swojej w niebie. To było największe przeżycie dla całego świata, zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa i to, że usiadł po prawicy Ojca ponad wszelką nadziemską władzę i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam we wszystkim wypełnia. O kim jest mowa? O Panu Jezusie. On jest głową. On jest pierwszy, On jest początkiem. I drodzy, niech również i to słowo zachęci nas do uwielbienia. Drodzy, apostoł Paweł nie napisał tego listu z przepięknego hotelu, czy będąc gdzieś na wakacjach, ale pisał go z więzienia. To jest jeden z listów więziennych napisanych przez Pawła. A zobaczmy, ile nadziei, ile radości, ile uwielbienia dla Boga. Kiedy nie mógł się swobodnie poruszać, chociaż tak jak bibliści twierdzą, to było w tym czasie, kiedy można było odwiedzać apostoła Pawła, ale on miał ograniczenia. I drodzy, pomyślmy, w jakich my dzisiaj jesteśmy warunkach. Jesteśmy wolni, możemy iść gdziekolwiek chcemy, możemy robić cokolwiek chcemy. Czy taka modlitwa jest na naszych ustach? Czy takie wołanie o innych wierzących jest w naszych sercach? Niech to również słowo napełni nas, bo mamy Boga, mamy nadzieję, mamy przed sobą tego Pana, który nas chce prowadzić. Niech to wszystko będzie naszym udziałem, tak jak Boże Słowo mówi. I chciejmy Go uwielbiać, chciejmy Pana Jezusa, chciejmy naszego Boga, chciejmy uwielbiać, oddawać Mu chwałę i cześć, bo godzien jest wszelkiej chwały. Wszelka chwała i cześć Jemu się należy. Powstańmy teraz, zaśpiewamy kilka pieśni i po pieśniach poproszę braci, aby poprowadzili nas w tym czasie wieczerzy. Głos, i drży na Jego głos, jak wiele.
Boże, to jak wielki jest Bóg. Jak wielki jest Bóg, wysławiaj Go, jak wielki jest Bóg. Świat Boże, to jak wielki jest Bóg. Jezus grzechy me zły, pył radości już żył, za to ja chwalić chcę Zbawiciela. Słońce pokój mi dał, we krwi swej wolność dział, odtąd już nic nie dręczy mnie. Wierzę ja. Każdy z nas są drogi.
kiedy nowy staje dzień, aż gdy słońce w cień kładzie się. Boże imię chwalić chcę. Kiedy nowy staje dzień, aż gdy słońce w cień kładzie się. Boże imię chwalić chcę. Niech imię to chwalą wszyscy cudzy, których znam. Chwalcie imię Jego Pan. Błogosławcie odtąd więc Mu na wieki już. Chwalcie imię Jego Pan. Kiedy nowy wstaje dzień, aż gdy słońce w cień kładzie się, Boże imię chwalić chcę. Kiedy nowy staje dzień, aż gdy słońce w cień kładzie się, Boże imię chwalić chcę. Niech imię to chwalą wszyscy cudzy, których znam. Chwalcie imię Jego Pan. Błogosławcie odtąd więc Mu na wieki już. Chwalcie imię Jego Pan. Amen. W pełni wieczne i pewne są. Gdzie jest uwielbiane Twoje imię, gdzie możemy słuchać Twojego słowa i Panie, niech to słowo również i nasze serca przekształca, niech nas przemienia, niech tą właściwą pracę wykonuje w nas, aby to jak żyjemy, to jacy jesteśmy na co dzień, było widoczne kim jesteśmy w Tobie Boże, że jesteśmy odrodzonymi ludźmi, że jesteśmy Twoimi dziećmi. No pomóż nam Panie w tej służbie, w tej pracy, abyśmy wszystkim co czynimy mogli Tobie oddawać chwałę. Amen. Amen.
Pierwszy list Jana, 5 rozdział. 2 wersety z tego rozdziału, 2 i 3 werset. Pierwszy list Jana. Piąty rozdział, 2 i 3 werset. Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeśli Boga miłujemy i przykazania Jego spełniamy. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega Jego przykazań, a Jego przykazania nie są uciążliwe. Piękny werset, ale też bardzo praktyczny, bo chociaż mówi o miłości do Boga, nie jest skoncentrowany wcale na uczuciu, na przeżywaniu czegoś i tej miłości nie ogranicza tylko i wyłącznie do naszego stanu emocjonalnego, w którym każdy z nas jest przed Bogiem. I Jan, wiemy, że dużo pisze o miłości. Dużo pisze na temat miłości z Boże, na temat miłości braci i sióstr, na temat miłości Bożej, miłości Pana Jezusa, ale pisze o tym również bardzo konkretnie. I w tym króciutkim fragmencie stawia przed nami taką bardzo istotną prawdę. Pokazuje, na czym polega moja miłość do Boga, w czym konkretnie powinna znajdować swoje praktyczne, życiowe potwierdzenie. Jest taka pieśń, wspomina też niedawno na kazaniu, miłość czynem jest, tak, czynem jest. I myślę, że znamy wszyscy ten werset też z tego samego listu, z 3 rozdziału, 18. Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Nie miłujmy słowem, językiem, ale czynem i prawdą, co wcale nie oznacza, że słowo, to co wypowiadamy, że nasze uczucia gdzieś tam na marginesie możemy zostawić i nie są w ogóle potrzebne. Ale faktem jest, że one, uczucia, nie są widoczne, kiedy nic nie mówimy i nic nie robimy. Nie są widoczne. Dzisiaj z różnym nastawieniem emocjonalnym przyszliście na to miejsce, różne rzeczy przeżywacie. Wiem, że niektóre osoby mają stresujący czas w swoim życiu, niektóre może radosny, no ale siedzimy, nic nie robimy, nie widać tego. Na pierwszy rzut oka naprawdę tego nie widać. I co za tym idzie, uczucia mogą być czasami fałszywe. Na przykład, kiedy tylko mówimy o czymś, wypowiadamy, wylewamy swoje słowa, ale nie działamy. Nie widać naszego praktycznego nastawienia. Dopiero to, co ja mówię, to, co ja robię, jest najpełniejszym potwierdzeniem tego, jakie są moje uczucia. Czy do ciebie, bracie, do ciebie, siostro, czy do mojego Pana. To się sprawdza. To się sprawdza w małżeństwie, to się sprawdza w wychowywaniu dzieci, to się sprawdza również w tym, jak ja okazuję miłość Bogu. W jaki sposób mogę ją potwierdzić. W zborze, tak jak w codziennym życiu, można zauważyć osoby, które są bardziej emocjonalne, łatwiej je pobudzić, łatwiej się wzruszają, niektóre mniej. Niektórzy swoje emocje dość prosto okazują, czy w modlitwie, czy w rozmowie, czy w takim codziennym obyciu. Brat Henryk często wspominał, że tutaj na kazalnicy też potrafia wzruszać się, potrafia zapłakać, czy złamać mu się głos. Słyszeliśmy to pewnie. Brat przeżywa to, o czym mówi, to, co zwiastuje. Wiele jest osób, które opowiadają świadectwo, słuchają świadectwo, zapłaczą w czasie tego, no ale inne tego nie mają. Jesteśmy różni. Inne osoby nie potrafią tak uzewnętrzniać tego, co przeżywają i dlatego niektórym dobrze wychodzi prowadzenie uroczystości pogrzebowych, tak? Bo jak to się mówi, mają wycięte nerwy, są w stanie przeżyć bez wzruszenia pewne rzeczy. Bóg włożył w nas różne charaktery, różne osobowości, nie ma w tym nic złego, że w ten sposób różnimy się między sobą. To jest naturalne. Problem zaczyna się wtedy, kiedy ta uczuciowość względem Boga jest tylko moją niedzielną szatą, moim niedzielnym okryciem. Jak to młodzież mówi, to jest moja styluwa na ten czas. I tak jak telefon na 2 godziny robisz w tryb cichy, tak siebie na 2 godziny robisz w taki tryb podwyższonej duchowości. Po 2 godzinach to się kończy. I da się w ten sposób
oszukać ludzi. Przed ludźmi to zadziała. Możemy w ten sposób kogoś omamić, pobudzając odpowiednie emocje. Ale, bracie, siostro, to nie ja, ani nie ty będziesz osądzać ludzi. Będziesz badać, kto jak bardzo kochał Pana Jezusa, bo kto jest tym, który patrzy na serce? Bóg jest tym, który patrzy na serce. On wie, co jest w tym sercu i jakie jest moje i twoje nastawienie. I dlatego to On będzie sądził sprawiedliwie. Nie na podstawie słów, nie na podstawie jakichś emocji, ale na podstawie tego, czy w naszej miłości byliśmy Mu wierni, byliśmy Mu posłuszni. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego. I to jest prawdziwe i to jest sprawiedliwe, bo wtedy nawet tacy ludzie, którzy mają problem z okazywaniem emocji, może ja mam taki problem, są w stanie w ten sposób pokazać, że naprawdę ja kocham Boga, ja chcę być blisko Niego i chcę Jemu służyć. Chociaż uczuciowo ciężko to okazać. I te wersety mają wprawdzie taką jedną zagwozdkę w sobie, mianowicie jest tam słowo przykazania. To słowo nam się kojarzy z drugą Mojżeszową, przekazanie dekalogu. Mojżesz przyniósł tablice kamienne. No, albo kojarzy się to po prostu z zakonem, pełnym przykazań, pełnym przepisów, które no, nie mogły doprowadzić człowieka do usprawiedliwienia. To było niewykonalne. I ze Starego Testamentu myślę, że kojarzymy tą zależność, że spełnianie przykazań, wykonywanie zakonu nie szło równolegle z miłością do Boga. Ten, kto pilnował się, pilnował przykazań, pilnował zakonu, nie oznaczało automatycznie, że on żyje w miłości do Boga, że on chce we wszystkim się rzeczywiście z serca Bogu podobać. Izrael wpadł w taką pułapkę religijności, że przepisy zakonu stały się ważniejsze od tego, jaką ty masz naprawdę relację z Bogiem. Przepisy, przykazania, wykonywanie prawa. Ważniejsze od tego, jaką człowiek ma rzeczywiście w życiu relację z Bogiem. I nawet w Ewangeliach, czytając, możemy to zobaczyć. Kiedy Pan Jezus uzdrawia w sabat, kiedy jada z celnikami, kiedy rozmawia z kobietą. No dla faryzeuszy to jest nie do pomyślenia. Nieważne, że wtedy jest zwiastowane Królestwo Boże, że ludzie są uzdrawiani, że dzieją się cuda, że prostym, zwykłym ludziom ktoś się w końcu nad nimi pochylił i mówi im o Bogu. To jest nieważne. Ale człowieku, ile ty nauk starszych w ten sposób złamałeś, czy ty to widzisz? Nic innego dla faryzeuszy nie było ważne. Byli skupieni na tym, aby czynić wszystko, czego prawo mojżeszowe wymagało. I zobaczmy, że to się działo w Izraelu czasami do tego stopnia, że przez proroka Malachiasza Bóg powiedział w końcu, to jest pierwszy rozdział Malachiasza, 10 werset. Malachiasza, pierwszy rozdział, 10 werset. Niechby znalazł się między wami ktoś, kto zamknąłby bramy świątyni, abyś nie zapalali ognia na moim ołtarzu daremnie. Nie mam w was upodobania, mówi Pan zastępów, i nie jest mi miła ofiara z waszej ręki. Wcześniej Izajasz w podobnym duchu prorokował. Też pierwszy rozdział Izajasza od 12 do 15 odczytam. Gdy przychodzicie, aby zjawić się przed moim obliczem, któż tego żądał od was, abyście wydeptywali moje dziedzińce? Nie składajcie już ofiary daremnej. Kadzenie, nowie i sabaty mi obrzydły. Zwoływanie uroczystych zebrań. Nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza. Stały mi się ciężarem. Zmęczyłem się znosząc je. A gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami. Choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno krwi. No jaki jest wniosek z tych wersetów? Czy oni nie chodzili do świątyni? Chodzili, jasne, że tak. Czy za mało ofiar składali może? Nie. Składali ofiary. Obchodzili święta, modlili się, przestrzegali sabatu
i tak dalej. Tylko, znowu, czy to był wyraz miłości do Boga? Chyba nie, bo w następnym wersecie, w 16 czytamy: obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu, przestańcie źle czynić. To jest ta smutna prawda. Można źle czynić, można żyć nieczystym życiem, a jednocześnie trwać w religijności. Trwać i być bardzo religijnym człowiekiem, bo znowu, religijność automatycznie nie oznacza, że kochasz Boga i że od razu do Niego należysz. To była pułapka dla Izraela. Przykazania dla wielu ludzi zastępowały Boga. Zamiast wskazywać na to, że Bóg jest święty i tej świętości chce również dla swojego ludu. Jedynym wyjściem z tej pułapki jest Pan Jezus. Co Pan Jezus zrobił z zakonem? Było to dzisiaj przeczytane nawet w jednym wersecie. Unieważnił, sprawił, że nie trzeba się już nim w najmniejszym stopniu zajmować. Jonatan siedzi na końcu, czytał pewnie kiedyś Ewangelię. Co Pan Jezus powiedział o zakonie? Nie myślcie, że przyszedłem rozwiązać zakon i proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, ale co? To jest pytanie? Wypełnić. Nie rozwiązać zakon i proroków, ale wypełnić. I zobaczmy, wypełniając wszystkie przepisy prawa, człowiek miał dojść do doskonałości. Miał być usprawiedliwiony przed Bogiem, bo wytrwał we wszystkim, aby być świętym i doskonałym. Ale to było niewykonalne dla człowieka. Zakon okazał się niedoskonały, ale nie sam w sobie, bo przykazanie jest dobre, przykazanie jest święte, ale niedoskonały w swoim działaniu. Dlaczego? Z powodu naszej słabości, z powodu mojej i twojej ciągoty do grzechu, do kłamstwa, do oszustwa, do zazdrości, do pożądliwości, do wielu innych rzeczy, którym ulegamy, bo jesteśmy w ciele, które z różnych stron chcą nas wszczypać i szarpać. Dlatego naprawdę bądźmy Bogu wdzięczni, że wykonanie tego wszystkiego wziął na siebie nasz Pan. Pan Jezus uwolnił nas od tego i możemy otworzyć na chwilę list do Rzymian. 6:14, Rzymian 6:14. Rzymian 6:14, czytamy tam: albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. I następna strona, 8 rozdział, 2 werset. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu, grzechu i śmierci. Nie pod zakonem, lecz pod łaską. Uwolnieni jesteśmy od zakonu grzechu i śmierci. I dzisiejsza wieczerza była świadectwem tego, że usprawiedliwienie jest nam dane darmo, z łaski, przez Boże miłosierdzie. Pan Jezus zapłacił za to własnym życiem, chociaż wiemy, że śmierć właściwie nie miała nad nim panowania. Nie miała nad nim władzy. Jeżeli wierzysz w to i przyjąłeś Boży dar, jesteś na dobrej drodze. Jesteś na właściwej drodze. Bóg cię oczyścił i dzisiaj jesteś nowym stworzeniem. Możesz oczekiwać na ten dzień, w którym Pan Jezus zabierze nas z tego miejsca. Pójdziemy tam, gdzie osobiście będziemy mogli Mu wreszcie podziękować. Chleb i kielich przypominają nam te słowa, które Pan Jezus wypowiedział na krzyżu, a On powiedział: wykonało się. Bracia i siostro, jeżeli wykonało się, powiedział nasz Zbawiciel, nam nie pozostaje nic innego, jak przyjąć i żyć tak, aby we wszystkim, co czynimy, Jemu była oddana chwała. Wykonało się. Przyjście naszego Pana jest bliskie, tak jak brat Henryk wspominał już dzisiaj w modlitwie.
to, co się dzieje dookoła, wskazuje nam na ten moment, na ten kierunek. Jeżeli ktoś jeszcze nie jest pojednany z Bogiem, jak długo jeszcze można nadużywać Bożej miłości, dobroci, cierpliwości, które się skończą kiedyś i przyjdzie sąd na tą ziemię? I wtedy nie zostaniemy uratowani na podstawie naszych słów, naszych czynów, ale na podstawie wiary. Na podstawie tego, że uwierzyliśmy i pozwoliliśmy, aby Pan Jezus za nas podpisał listę naszych wszystkich przewinień. Oczywiście to nie znaczy, że uczynki nie mają znaczenia w życiu wierzącego. Mają wielkie znaczenie, ale zbawienie jest z wiary. Pan Jezus uwalnia nas od jarzma zakonu. No dobrze, ale czy Żydzi rzeczywiście natychmiast po tym, jak się nawracali, całkowicie rezygnowali ze wszystkich przepisów, ze wszystkich praw, z wypełniania prawa mojżeszowego? Kiedy stawali się chrześcijanami? Czy naprawdę nie musieli już przestrzegać sabatów, obrzezania? Czy apostoł Paweł, gdy się nawrócił, on już nigdy w życiu nie wszedł do świątyni? Wszedł. Dzieje apostolskie, no nie tylko wszedł. On wszedł i nawet złożył stosowną ofiarę za tych, którzy według prawa mojżeszowego chcieli się poddać oczyszczeniu. Czytamy o tym w dziejach. Żydzi, którzy się nawracali, rzeczywiście mogli swobodnie zachowywać wszystko, co chcieli, wszystkie prawa, które chcieli, które oczywiście nie kolidowały z nauczaniem Pana Jezusa i nauczaniem apostołów. Wiele przepisów prawa mojżeszowego ma bardzo praktyczny wymiar. Na przykład te związane z obmywaniem naczyń czy obmywaniem rąk przed posiłkiem. To jest przepis z prawa mojżeszowego, a my dzisiaj dzieciom też musimy o tym przypominać, prawda? Wiele z nich ma po prostu czysty, praktyczny wymiar. Dla wierzących istotne było to, że to nie przykazania doprowadzają do zbawienia człowieka, ale że czyni to Pan Jezus z łaski Bożej to się dzieje. Ale zobaczmy, że w tym fragmencie z 5 rozdziału Jan, pisząc o miłości Bożej, odnosi się właśnie do przykazań. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego. Czyli co, nawołuje nas do powrotu pod jarzmo zakonu. Pan Jezus nas uwolnił, a Jan mówi, nie, wróć. Nie, oczywiście, że nie. Nie o to tutaj chodzi. Dlatego myślę, że warto zastanowić się chwilę nad tym, o jakie przykazania tutaj chodzi. Żeby ktoś nie skojarzył sobie tego, że musimy teraz wrócić do prawa mojżeszowego i przez przepis za przepisem, nakaz za nakazem, przez takie rzeczy potwierdzać swoją miłość do Boga. Moment przyjęcia pogan do Kościoła Bożego. Jeden werset z Dziejów, 21 rozdział, 25 wiersz. Dzieje 21-25. Jest tam taka decyzja podjęta przez apostołów. Myślę, że znamy to zdanie. Dzieje 21-25. Co się zaś tyczy pogan, którzy uwierzyli, wysłaliśmy na piśmie nasze zalecenie, aby się wystrzegali rzeczy ofiarowanych bałwanom i krwi, i tego, co zadławione, i nierządu. Wysłaliśmy na piśmie nasze zalecenie. Nie wiemy tego na pewno, ale może to był pierwszy list zawierający naukę apostolską, zawierający konkretne wskazówki, zasady życia chrześcijańskiego, który został gdzieś wysłany do jakiegoś zboru. Nie wiemy, to są spekulacje, ale może to był jeden z pierwszych takich listów. Konkretne, praktyczne wskazania. Dzisiaj mamy 21 takich listów napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego ręką apostołów. A co jest ich treścią? Nauka, zasady chrześcijańskiego życia, napomnienia,
pocieszenie, wiele, wiele zachęty w każdym liście, wiele tajemnic odkrywanych, abyśmy widzieli wyraźniej ten kierunek, w którym idziemy. Sformułowanie zakon nam się kojarzy raczej negatywnie, prawda? To była ta przeszkoda, o którą potknęli się Izraelici. To była pułapka. Przeszkoda w tym, aby mogli przyjąć w pełni Bożą łaskę, Boże miłosierdzie. Tylko że zauważmy, że ta nauka apostolska, listy, które mamy w Nowym Testamencie, w zasadzie jest czymś podobnym do tego, czym zakon był dla Izraelitów. Bo to, co tutaj czytamy, to, co rozważamy w czwartki, to kierunkuje naszą wiarę. To, co tutaj, według tego, co jest tutaj napisane, my wierzymy. Według tego, co tutaj czytamy, my chcemy postępować. Słowa zapisane pod natchnieniem Ducha przez apostołów są dla nas wyznacznikiem życia z Bogiem. W czwartki przechodzimy przez listy do Koryntian. Jakie były tematy nie tak dawno temu poruszane? Ten czwartek nie byłem, ale znaczy byłem, ale piętro niżej. Dwa tygodnie temu było na temat zbiórki, tak, na potrzebujących. Zobaczcie, temat finansów. Bardzo potrzebny, bardzo życiowy, bardzo praktyczny. Wiele osób ciekawe wnioski nawet odnośnie naszego zboru wyciągnęło z tego słowa. Wcześniej było o pocieszaniu zasmuconych. Wcześniej o świętości. Wcześniej o pojednaniu z Chrystusem. Było o używaniu darów. Było o małżeństwie i rodzinie. Było o podziałach w zborze. O wielu, wielu praktycznych rzeczach, które mają kierunkować nasze myślenie, nasze postępowanie, nasze życie z Bogiem. Czytamy, że Kościół od początku trwał w czym? W nauce apostolskiej, we wspólnocie, w modlitwach i w łamaniu chleba. Cztery takie podstawy. Czemu nauka apostolska jest na początku? W wielu religiach świata ludzie się modlą do różnych rzeczy. Rzeczy albo bóstw. Wielu z nich tworzy wspólnoty pewne. Wiele religii to czyni, nawet tych najbardziej prymitywnych. Łamanie chleba jako wspólne posiłki też nie było niczym wyjątkowym, jeżeli zgromadzali się ludzie w jakimś celu. I zobaczmy, że dopiero przestrzeganie tego, co Bóg nam podał przez apostołów, wyróżnia nas pośród innych. Przestrzeganie tego, co pochodzi z góry od Boga. I dokładnie tak samo było z Izraelem. To przymierze, które Bóg z nimi zawarł, ten znak obrzezania, to prawo, które zostało im nadane, to ich wyodrębniało ze wszystkich narodów. Oni przez to byli oddzieleni, przez to byli inni. Bracia i siostry, bez tych nakazów, zakazów, które mamy podane w listach, chrześcijaństwo nie niosłoby ludziom żadnej konkretnej treści, żadnego konkretnego kierunku. Po czym wtedy poznałbyś, że masz do czynienia z osobą wierzącą? Stoi ktoś naprzeciwko ciebie. Słowa mogą być fałszywe. Jakieś emocje mogą być zwodnicze. Ja nie wiem, czy ktoś chciałby swoją wiarę tylko i wyłącznie na tym opierać. Na tym opierać i żeby to było fundamentem. Zobacz, jak ktoś żyje. Zobacz, co na co dzień sobą prezentuje. Czy żyje słowem, które tutaj czyta, które tutaj jest nam podane. Wtedy dopiero dowiesz się, z kim tak naprawdę masz do czynienia. List Jakuba, pierwszy rozdział. Też piękny fragment. Pierwszy rozdział Jakuba, 22-25. Jakuba, pierwszy rozdział, 22-25. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu odbiciu. Bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, kim jest. Ale
kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Kto wejrzał w doskonały zakon wolności. Znowu zakon, znowu prawo, tym razem nie Jan, ale Jakub o tym pisze. Ale to naprawdę musi do nas dotrzeć, że Bóg oczekuje, że Jego Słowo będziemy traktować poważnie, że Jego Słowo będzie częścią, treścią naszego życia. Kto wejrzał w doskonały zakon wolności. Ten zwrot wejrzał jest ciekawy. Jako greckie wyrażenie 5 razy w Nowym Testamencie się pojawia, oprócz tego fragmentu w Jakuba, 3 razy jeszcze w Ewangeliach. To jest ten moment, kiedy uczniowie zaglądają do grobu, aby sprawdzić dokładnie, co tam jest w środku. Zaglądają do pustego grobu i przekonują się, że tam naprawdę nie ma Pana Jezusa. Jeszcze raz w liście Piotra jest to słowo użyte, gdzie czytamy, że w tajemnice Ewangelii nawet aniołowie wejrzeć, zbadać je pragną. W tajemnice Ewangelii nawet aniołowie pragną wejrzeć, zbadać je. Więc to wejrzenie w zakon to nie jest taki rzut oka. Zorientowanie się, o czym jest Biblia. Mnóstwo ludzi na świecie wie, o czym jest Biblia. Co jest tam napisane. To nie jest rzut oka, ale to jest nastawienie na poznanie prawdy, na zobaczenie tam konkretnego przesłania, konkretnego kierunku dla moich działań. Druga część tego zdania brzmi jak? Wejrzał i co robi? Trwa w nim. To ma odróżniać ciebie i mnie do całego tego ogólnie pojętego światowego chrześcijaństwa, tego potocznie rozumianego chrześcijaństwa. Nasz kraj bez wątpienia wyrósł na tradycjach chrześcijańskich. Uczymy się już w podstawówce, w pierwszych klasach. Chrzest Polski był, kiedy? Maciek jest w szkole najdłużej, to będzie wiedział. Chrzest Polski, data? 9-6-6. Bardzo dobrze, siostro Grzynko. Dziękuję za podpowiedź. 9, 6, no i 6 był taki wierszyk kiedyś. I już mamy w Polsce chrzest. Tyle lat, zobaczcie. Według ostatniego spisu powszechnego niecałe 75% obywateli naszego kraju zadeklarowało wiarę, wyznanie chrześcijańskie, wiarę chrześcijańską. 75%. I tu takie ciekawe teraz niuanse. Ponad 74% to są katolicy z tych 75%. Ponad 74%. Więc ułamek procenta to prawosławni, świadkowie Jehowy i tak dalej. I Kech jako taki drobniutki pyłek też gdzieś tam jest. Ale to i tak słabo, bo okazuje się, że 10 lat temu, kiedy te badania były przeprowadzone, spisy powszechne, to prawie 90% wynosiła liczba chrześcijan w Polsce. Praktycznie wszyscy, których znasz, to są chrześcijanie. Wspaniałe wieści, prawda? Prawda, ale trzeba dodać gorzka. Jest to prawda, ale gorzka. Pan Jezus powiedział kiedyś takie słowa, z którymi niektórzy może nie chcieliby się zgodzić. Mateusza 7,14, odczytam ten werset, który znamy. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. 90% to nie jest niewielu. 90% to nie jest niewielu. To jest chrześcijaństwo pewnie oparte na wspólnocie, na modlitwie, pewnie na łamaniu chleba również, bo nie ma w tym nic trudnego, ale na pewno nie na nauce apostolskiej, które wejrzało i trwa w tym, co Bóg przekazał Kościołowi. Aaron siedzi przy stole. Tak, siedzi przy stole? Ile stół ma nóg? Ileż ten stół ma nóg? 4 nogi. A jakby w paczce zabrakło jednej i byś taki stół poskładał na 3 nogach, to co by było z tym laptopem teraz? Na ziemi. Stół na 3 nogach nie ustoi. Są stoliki 3-nożne, ja wiem o tym, ale jeżeli masz stół, który ma mieć 4 nogi i jedny nie masz w zestawie, możesz spróbować go poskładać, ale no nie, to nie będzie stół, bo czegoś tam brakuje jednak. Bracia i siostry, mieliśmy dzisiaj wspólną modlitwę, mieliśmy łamanie chleba, trwamy we wspólnocie
i nie zapominajmy o tej, no nie chcę powiedzieć ostatniej, pierwszej może nodze, o Słowie Bożym. Wtedy dopiero życie moje jako chrześcijanina jest stabilne. Mam wszystko, aby się pewnie oprzeć. Kto wejrzał i trwa w nim, będzie błogosławiony. Jeżeli spotkasz człowieka, który powie tobie, ja kocham Boga, to jeszcze nic o nim nie wiesz. Jeszcze nic o nim nie wiesz. Ale jeżeli spotkasz takiego, który widzisz, że z bojaźnią żyje według słowa, aby Bogu się podobać, aby Bogu oddawać chwałę, to taki już nie musi nic mówić. Ty wiesz, że spotkałeś właśnie brata w Chrystusie. Dążeniem dobrych rodziców jest, aby dzieci były im oddane, były posłuszne nie ze strachu przed karą, ale z miłości. Żeby dziecko z miłości mogło mieć relację ze swoim rodzicem. Z miłości robiło to, co jest ich powinnością, ich obowiązkiem. To jest trudne, bardzo trudne, bo my jako rodzice, no to miłość musimy jakoś godzić z dyscypliną. Dziecko jest kochane, ale muszą być też w odpowiednich miejscach stawiane granice. Dzieci tego potrzebują. I dziecku łatwiej jest narysować obrazek i przynieść tacie, zerwać kwiatki i przynieść mamie, niż bez marudzenia posprzątać pokój, rozładować zmywarkę i wykonać inne polecenia. Tamta droga okazania miłości jest łatwiejsza, jest prostsza. Przyjemnie nam jako rodzicom jest otrzymywać takie prezenty, ale my mamy świadomość, że to nie jest jedyna droga okazania miłości. I sami dokładnie w takiej sytuacji jesteśmy przed Bogiem. Czy kochasz dzisiaj Boga na tyle mocno i poważnie, żeby rzeczywiście wykonywać to, czego On od ciebie oczekuje przez to słowo? Czy kochasz Go na tyle poważnie, aby żyć tak jak tutaj, a nie tak jak 90% chrześcijan, którzy są dookoła? Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przykazania Jego spełniamy. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Dlatego niezależnie od tego, jaki jesteś, jaki ja jestem, bracie i siostro, zacznijmy wpatrywać się i trwać w tym, co czytamy, w tym, co Bóg nam przekazał, bo taki będzie błogosławiony w swoim działaniu. I to nie jest moja, ale to jest Boża obietnica. Dlatego niech Bóg nam doda w tym mądrości i dopomoże, abyśmy zawsze byli Jemu wierni i gotowi w tym dniu, w którym Pan Jezus przyjdzie, aby nas stąd zabrać. Amen.